1 grudnia w Strażnicy OSP w Głowaczowie odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowane zostały działania inwestycyjne na terenie gminy Głowaczów oraz bardzo dobra współpraca gminy z samorządem województwa mazowieckiego. Spotkanie poprowadził wójt gminy Hubert Czubaj. Urząd Marszałkowski w tym roku wspierał bardzo dużo w swoich programach w różnych kierunkach. Przede wszystkim ochotnicze straże pożarne, infrastruktura drogowa, szkoły podstawowe, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, również tereny zielone, rewitalizację parku, były również zabytki, prace konserwatorskie i oświetlenie drogowe, tutaj modernizacja i budowa w związku z ogłaszanym autorskim programem MIAS, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, wyposażamy nasze jednostki w sprzęt ochrony indywidualnej. To jest w całości sfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast za planszą mamy sprzęt, który przekazujemy jednostce OSP Głowaczów i OSP Brzuza, który był współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego dla Głowaczowa w kwocie 20 tysięcy i 20 samorząd gminy i dla Brzuzy ponad 19 tysięcy samorząd województwa mazowieckiego i 20 tysięcy samorząd gminny. W międzyczasie mieliśmy informację, że Urząd Marszałkowski w kwocie 80 tysięcy również przeznaczył na rozbudowę boksów garażowych w Głowaczowie. Z tych pieniążków było realizowane pokrycie dachu, ocieplenie, instalacja elektryczna w ramach programu Mazowieckie Strażnice, remont dachu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Poprownikach. Również komendant powiatowy zaangażował się w remont dachu OSP Poprowniki w kwocie 17 tysięcy. I właśnie te ubrania, hełmy, rękawice, obuwie specjalne zostało przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w ilości 35 sztuk. To jest niebywała pomoc. Wartość tego sprzętu dla 7 jednostek to jest ponad 175 tysięcy. Także ogromna pomoc dla nas i Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. Mogliśmy złożyć 9 wniosków, 9 złożyliśmy i na 9 otrzymaliśmy dofinansowanie po 10 tysięcy złotych. Dzięki temu wsparciu, dzięki temu programowi głównie poszliśmy w modernizację i budowę oświetlenia drogowego w sołectwach. Było to wykonane w Marianpolu przy drodze wojewódzkiej, w Marianowie, w Miejskiej Dąbrowie przy drodze krajowej. Przebudowa drogi w miejscowości Michałów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostało wykonane ponad 830 metrów drogi asfaltowej w miejscowości Michałów. Kwota dofinansowania 100 tysięcy złotych. Już wiemy, że z dniem dzisiejszym rusza kolejny nabór właśnie w tym programie. Na pewno jakieś wnioski z gminy Głowaczów będą złożone. Prace konserwacyjne przy pomniku misyjnym w miejscowości Brzuza. Widać, pomnik został odrestaurowany. 18 tysięcy złotych dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 18 200 od wojewódzkiego konserwatora zabytków i bardzo niskie środki, tam ponad chyba 200 zł dołożyliśmy z budżetu gminy. Dzięki programowi Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza zrealizowaliśmy zadanie rewitalizacja parku w miejscowości Głowaczów i tutaj uzyskaliśmy ponad 25 tysięcy dofinansowania na nowe nasadzenia i w tej chwili czekamy, ponieważ no są to nie za duże sadzonki, czekamy, aż to wszystko troszeczkę podrośnie, ale jestem przekonany, że efekt w okresie wiosennym i letnim za 2-3 lata będzie imponujący. Oprócz programów, które ogłaszacie Państwo dla samorządów, są również możliwości pozyskania środków przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. Jednym z beneficjentów tego programu było właśnie koło gospodyń wiejskich Marianianki i tutaj panie dostały 5 tysięcy złotych w programie wspomaganie efektywności działania kół gospodyń wiejskich. Takie samo wsparcie otrzymało również koło gospodyń wiejskich w Brzuzie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuzie również otrzymała takie wsparcie w tym samym programie i zostały zakupione komplety mebli ogrodowych.
w ramach Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej otrzymaliśmy 99 750 zł na budowę oświetlenia przy boisku szkolnym w Brzuzie. Dzięki tym środkom również zamontowany został zegar zewnętrzny i zmodernizowane zostało ogrodzenie. O zaletach tej inwestycji mówiliśmy, na pewno to pozwoli wydłużyć nam czas korzystania przez mieszkańców. Wartość zadania ponad 133 tysiące, czyli dofinansowanie w wysokości 75%. Kolejną bardzo dobrą informacją, świeżutką, cieplutką jeszcze jest fakt, że 22 listopada na posiedzeniu zarządu zapadła decyzja o włączeniu kolejnych szkół do programu Mazowiecki, program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego i Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie została właśnie beneficjentem tego programu. W tamtym roku z Urzędu Marszałkowskiego w tym programie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuzie otrzymała sprzęt komputerowy za kwotę około 130 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie była również pomysłodawcą i organizatorem turnieju piłkarskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, na którym również był wicemarszałek pan Rafał Rajkowski. Kwota dofinansowania 10 tysięcy złotych. Klub sportowy Legion Głowaczów jest w tym roku beneficjentem 3 wniosków. Głowaczów Cup 2021, turnieju Puchar Wójta Gminy Głowaczów i Kakunia Cup. Są to 3 turnieje wsparte przez Urząd Marszałkowski dofinansowaniami. Mamy również Wesołe Słoneczka, które były beneficjentem budowy świetlicy w miejscowości Marianów. Ponad 150 tysięcy dofinansowania. Ta świetlica będzie realizowana, to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. Na październikowym sejmiku została przyjęta uchwała sejmiku o włączeniu zadania pod nazwą Budowa Strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie wraz ze świetlicą i otrzymane wsparcie na kwotę 3 900 tysięcy. Krótkie podsumowanie. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego 4 742 901. Na te inwestycje zrealizowane, czyli w tych wszystkich programach miast, infrastruktura sportowa, otrzymaliśmy 692 890 zł. Jest to ogromna kwota środków, bez których te wszystkie inwestycje na pewno by nie powstały. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Państwo jako mieszkańcy, jako radni, jako sołtysi, jako włodarze gminy, ale nie tylko, bo tutaj odniosę się również do włodarzy powiatu, bo to odnosi się do wszystkich samorządów, podejmujecie działania stosownie do tych programów, które my przekazujemy w teren. I ogromnie za to dziękujemy, bo te programy są dedykowane mieszkańcom, ale żeby te programy były realizowane, samorządy i mieszkańcy muszą podejmować działania. Muszą składać wnioski, muszą wykonać te inwestycje, więc te podziękowania należą się Państwu. Kochani, z czego się bierze rozwój, rozwój lokalny? Przede wszystkim w wymiarze społecznym. Z pomnażania dobrych, przyjaznych więzi między ludźmi, gdzie pieniądze, środki finansowe są tylko narzędziem, dobrym narzędziem. Pieniądze nigdy nie są celem samym w sobie, bo wtedy doprowadzają do zepsucia kapitału społecznego i do zepsucia relacji międzyludzkich. Stąd wychodzą zawsze dobre projekty. Wiem coś o tym z własnego doświadczenia, ale także jako ten, który pracuje wraz z Departamentem Organizacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, gdy analizujemy poszczególne wnioski z gmin, to są najlepiej zawsze przygotowane wnioski. Widać, że osoba, która prowadzi, jest merytoryczna i ta, która podpisuje i wymaga również i sprzyja temu samorząd gminny. Myślę, że Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozieńska jest tą organizacją, która jest tak trochę chyba pośrednikiem między samorządem województwa mazowieckiego, a mieszkańcami, samorządami lokalnymi gminy Głowaczów i w ogóle powiatu kozienickiego. Na prezentacji pana wójta miałam też okazję zobaczyć
między innymi projekty, inwestycje zrealizowane ze środków Unii Rządu Województwa Mazowieckiego właśnie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka. Projekty, które były również skierowane do ochotniczych straży pożarnych, jak rozbudowa świetlicy w Lipie, jak sztandary wręczane, jak ostatni slajd, na którym jest zaplanowana budowa świetlicy wiejskiej w Marianowie. Myślimy już o kolejnych projektach, mamy jeszcze i dla gminy Głowaczów uzgadniamy tutaj już z samorządem lokalnym, jakie inwestycje będą powstawały. My jako powiat również mamy możliwość w tej chwili realizować dużą inwestycję, budowę szkolnego ośrodka specjalnego w Kozienicach, dzięki temu, że otrzymaliśmy dofinansowanie 3 900 000. Z kawałkiem mogliśmy pomarzyć o budowie, a dzięki pieniążkom rządowym również już w tej chwili jesteśmy na etapie realizacji. Także serdecznie dziękuję za wsparcie i za zrozumienie, ponieważ też w tej chwili pogoda, czas organizacji tego zadania sprawił, że po prostu musieliśmy zwrócić się z prośbą o przesunięcie pewnych funduszy na przyszły rok. Też nie było żadnych przeszkód, także serdecznie dziękuję za zrozumienie i wsparcie. Po nawiązaniu bardzo dobrej współpracy możemy wspólnie realizować to, co pan wójt po prostu gdzieś tam ma jeszcze do poprawy, ale jest to po prostu w gestii powiatu, że możemy to dalej działać i realizować. Między innymi w tej chwili mamy dwa chodniki. Chodnik w Brzuzie, gdzie pan wójt już go zrealizował, nie czekał, żeby po prostu śnieg go gdzieś zaskoczył. Za chwilę będzie chodnik w Przejeździe, jak również realizacja bezpiecznego przejścia dla pieszych, czyli też chodnik z przejściem dla pieszych w Brzuzie. To są te zadania, natomiast myślę, że również dzięki temu, że pojawił się nowy program Polski Ład, to w tym momencie jako powiat będziemy mogli po prostu uszczęśliwiać kolejne gminy z realizacją zadań drogowych, które bardzo, bardzo w terenie powiatu kozienickiego niestety są zaniedbane i w tej chwili te duże pieniądze będą mogły właśnie pomóc w realizacji tych marzeń wieloletnich. Myślę, że takim marzeniem w najbliższym czasie będzie właśnie realizacja drogi w Cecylówce Brzuskiej, która czekała, jak ja pamiętam, no już od kilku kadencji, tak wspólnie siadaliśmy często przed wyborami do stołu i marzyliśmy, może się uda złożyć, może się uda. Proszę Państwa, udało się i lada chwila będzie rozstrzygnięty przetarg i tą drogę przez miejscowość Cecylówka Brzuska zrealizujemy. Poza tym mamy w tej chwili w realizacji drogę do Lipskich Bud, która też po prostu na pewno rozwiąże problemy komunikacyjne i pozwoli na rozwój tego terenu, który wokół tej drogi będzie skupiony. Także jeszcze raz gratuluję panu wójtowi, dziękuję sejmikowi samorządowemu za też bardzo dobrą współpracę z powiatem. Wiadomo, że gdyby Urząd Marszałkowski tych pieniążków nie dał, to pan wójt nie mógłby kupić, ale gdyby pan wójt nie złożył tego wniosku, to niestety nie byłoby na co dawać tych pieniążków. Także po prostu tutaj gratuluję i dziękuję też w imieniu, że jestem mieszkańcem tej gminy. Szanowni Państwo, gdy 4 lata temu przychodziłem służyć do Kozienic, do powiatu kozienickiego i gdy objeżdżałem wszystkie jednostki, między innymi jednostki z terenu gminy Głowaczów, ten stan był taki średni, natomiast z perspektywy tych ostatnich lat muszę powiedzieć, że gmina Głowaczów jest w tej elicie najlepiej doposażonych gmin pod kątem ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu, a śmiało mógłbym nawet powiedzieć, że nawet na terenie województwa mazowieckiego i za to panie wójcie serdecznie dziękuję. Zbliża się 6 grudnia, widzimy jak wiele prezentów już otrzymaliśmy. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować w imieniu mieszkańców, ale także radnych, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy się przyczynili do napisania tych wniosków, ale także panu wójtowi składam ogromne podziękowania na ręce obecnych tutaj radnych. Proszę te podziękowania też przekazać panu marszałkowi. To chyba rekordowa kwota w naszej gminie, ponad 4 miliony tylko w tym roku. Dlatego życzę wszystkim nam tutaj obecnym, aby kolejny rok był zarówno tak dobry. Na zakończenie spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu pożarniczego wszystkim jednostkom OSP z terenu gminy Głowaczów.